Dzisiaj prawdziwy dzień święty dla wszystkich mięsożernych smakoszy. Pieczona git cielęca. Mało jest rzeczy, które może równać się z tą pysznością. Tą wspaniałą gicz najpierw umieszczam w garnku z wodą ze standardowymi warzywami, czyli marchewką, selerem, porem i pietruszką. Dodaję liście laurowe, ziele angielskie, przyprawiam też solą, pieprzem i gotuję przez mniej więcej godzinę. W tym czasie przygotowuję zaprawę, którą będziemy smarowali naszą gicz, której oczywiście nie może zabraknąć mojej ulubionej chili. Dodaję też sporo tartego na tarce czosnku. Zależy mi na tym, żeby zaprawa karmelizowała naszą gicz podczas pieczenia. W związku z tym dodaję cukier i jeszcze sos sojowy, oliwa z oliwek, wszystko razem mieszam. Nasze cudowne mięso upiekę na warzywach, w skład których wchodzą cebula, którą kroję dosyć grubo, podobnie pora i marchewka. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych ciekawych przepisów, to zapraszam do częstego oglądania naszej strony www.kulinarnatv.pl. Ja tu o stronie i innych przepisach, a tymczasem nos mi podpowiada, że gicz już jest gotowa do pieczenia. W związku z tym wszystkie warzywa układam w naczyniu żaroodpornym, posypuję solą, pieprzem, polewam oliwą z oliwek i układam częściowo obgotowaną gicz. I teraz zapraszam do współpracy wcześniej przygotowaną zaprawę. Smaruję nią dosyć obficie naszą cielęcą nóżkę. Po czym wstawiam na mniej więcej godzinę do nagrzanego do 180-190 stopni piekarnika. Na mniej więcej 20 minut przed końcem pieczenia polewam pomidorki koktajlowe wraz z gałązką, oliwą z oliwek, posypuję solą i wkładam do piekarnika. A w międzyczasie naszą giczkę smaruję jeszcze raz zaprawą. Po upieczeniu na talerzu wykładam najpierw warzywa, które przesiąknęły tymi wszystkimi smakami, a na to naszą gicz. Obok układam pomidorki. Ta potrawa to jedno z najpyszniejszych mięs na świecie, więc należy podziękować przyrodzie, że stworzyła tak cielaczka, że ma nie jedną taką gicz. Proponuję w związku z tym udać się do dobrego rzeźnika, zakupić ją i koniecznie zrobić to w domu.